Bajka o złotym ptaku. Dawno, dawno temu żył pewien król, który miał przy zamku piękny ogród, a w nim cudowną jabłoń, która dawała złote jabłka. Każdego ranka król stwierdzał, że brakuje jednego złotego jabłka i był tym zmartwiony. Król miał trzech synów. Posłał więc najstarszego, żeby pilnował w nocy jabłoni, ale królewicz zasnął i znowu jedno jabłko zniknęło z drzewa. Następnej nocy poszedł czuwać drugi syn. Ale też go sen zmorzył i następne jabłko zniknęło z drzewa. Trzeciej nocy, gdy jabłoni pilnował najmłodszy królewicz, zobaczył na drzewie cudownego ptaka o złocistych piórach. Królewicz strzelił z łuku. Ptak się wystraszył i odleciał, zostawiając złote pióro. Król z podziwem oglądał złote pióro i zapragnął mieć całego ptaka, nie tylko jedno pióro. Trzej królewicze wyruszyli na szukanie złotego ptaka. Najmłodszy królewicz, idąc przez las, zobaczył lisa w potrzasku. Mając dobre serce, uwolnił go z pułapki. Lis w podzięce obiecał pomóc królewiczowi w zdobyciu złotego ptaka. Lis zawiózł królewicza do zamku, gdzie przebywał złoty ptak. Przed zamkiem leżało wielu śpiących rycerzy. Lis doradził królewiczowi, gdy znajdzie złotego ptaka, by wsadził go do brzydkiej klatki, chociaż obok będzie stała piękna. Inaczej ptak zbudzi śpiących rycerzy. Królewicz znalazł ptaka oraz zerwane w ogrodzie ojca złote jabłka. Zobaczył również dwie klatki. Tak jak mówił lis. Jedna klatka była tak szkaradna, a ptak taki piękny, że królewicz niepomny na przestrogi wsadził ptaka do złotej klatki. Ptak zaczął tak głośno krzyczeć, że zbudzili się żołnierze i straż. Zbiegli się, schwytali królewicza i zaprowadzili go do króla. Sąd skazał śmiałka na śmierć. Ale król darował mu życie i obiecał nawet ptaka, gdy królewicz zdobędzie dla niego konia szybszego od wiatru. Lis zaprowadził królewicza do konia szybszego niż wiatr, ale przestrzegł, że gdy będzie zabierał konia ze stajni, niech weźmie dla niego najgorsze siodło. Królewicz nie posłuchał lisa i znów zbiegli się słudzy i schwytali królewicza.
Właściciel konia obiecał darować królewiczowi życie, a nawet konia, jeżeli przywiezie królewnę ze Złotego Zamku. Królewicz wraz z lisem ruszyli w drogę. Znaleźli królewnę w Złotym Zamku. Była tak piękna, że królewicz zapragnął ją pocałować. Królewna zgodziła się uciec z królewiczem. Pomógł im w ucieczce czarodziejski lis. Gdy królewicz z królewną przybyli do zamku, gdzie był szybko nogi koń, za radą lisa szybko wsiedli na konia i już ich nikt nie mógł dogonić. Po złotego ptaka królewicz pojechał sam. Gdy się zjawił, natychmiast przyniesiono mu klatkę z ptakiem. Królewicz wziął klatkę i umknął na szybkim koniu, zabierając po drodze królewnę i wrócił szczęśliwie do ojca.